O moja głowa, gdzie ja jestem? No w końcu się obudziłeś. Milton, cholera, gdzie my jesteśmy? Jakieś 3 tygodnie temu, co? 3 tygodnie? Ale... Daj mi dojść do głosu. Jakieś 3 tygodnie temu przeprowadzaliśmy ten jebany rytuał. Jednak coś poszło nie tak i doszło do wielkiego wybuchu. Całe Korinis zostało zmiecione z powierzchni ziemi, a my skorzystaliśmy z ostatnich rezerw magii, by się przed nim ochronić, i zmiotło to nas aż tutaj. Xardas mówił, że ty będziesz jeszcze długo nieprzytomny, bo stałeś w epicentrum wybuchu. A gdzie jest teraz ten Menel? Jakieś 2 tygodnie temu zniknął, zostawił list z napisem, że musi się zająć innymi sprawami. Dziwne też jest, że wczoraj dostaliśmy list w butelce, że niedługo się obudzisz. Do listu dołączone było zaklęcie, nie wiem tylko do czego ma służyć. A gdzie jest reszta? Jaka reszta? Przecież mi dałeś tylko 50. Kurwa mać, reszta paczki. Przecież zeżarłeś wszystkie chipsy, nawet nie dałeś się poce kurwa mać, ja pierdolę, chodzi mi od jego Lestera i Gorna. Trzeba było tak od razu, Lester jak zwykle się naćpał jakiegoś rumu i teraz śpi w najlepsze, do tego lewituje, Gorn łapie żarło na kolację. Chodź tu skurwysynie. Że co, wracaj tu. A weź mi pokaż to zaklęcie. Proszę bardzo. Cały Xardas pomyślał o wszystkim. Jest nawet piwo. No to... bezalkoholowe. Dobra, to ja spadam. Cały Lester. A gdzie jest Diego? Poszedł na zwiady, wróci wieczorem. Nasza śpiąca królewna się już obudziła. Dobra, dobra, gadaj lepiej, czegoś się dowiedział. Dowiedziałem się 2 rzeczy. Po pierwsze, to wcale nie jest bezludna wyspa. No a ta druga rzecz. Jakby to ująć? Co kurwa? Chcesz mi do cholery powiedzieć, że przez te 3 tygodnie się głodziliśmy pod miastem? No tak jakby, czemu wcześniej tego nie odkryłeś kurwa? Nie zauważyłem, że co kurwa? W Gdańsku mieszka kilkadziesiąt tysięcy ludzi, a ty tego nie zauważyłeś. No o, ja cię zapieru, uspokójcie się kurwa. Jutro z samego rana wyruszymy do miasta, a potem się zobaczy. Dobra, idziemy. Co tu jest? Tło otwarte. Dobra, wchodzimy. Mam złe przeczucia co do tego miejsca. To numer 47, Lester, zamknij ryja.
Nie jesteście paladynami. Czego tu szukacie? Kim ty w ogóle jesteś? I co to za miejsce? Odpowiadaj na pytanie. Zaraz, ja cię znam. Ty jesteś bezimienny upadły. Chodźcie za mną do naszego przywódcy. Co ty tu robisz, Ksardas? Ja jestem jego bratem bliźniakiem.